znakomity polski trener Zbigniew Raubo w którymś z ostatnich wywiadów stwierdził, że znaczy słusznie stwierdził, że nie ma pięściarzy, są bokserzy, bo nie ma, jak mi to tłumaczył Jerzy Kulej właśnie, bo to do tego będę nawiązywał, jak mi to tłumaczył Jerzy Kulej, nie ma polskiego związku pięściarskiego, tylko jest polski związek bokserski, w związku z tym nie ma pięściarzy, a są bokserzy. Ja od lat to powtarzam, powtarzam to, bo tak mi powiedział Jerzy Kulej. Więc, drogi trenerze, z największym szacunkiem do osiągnięć, ale Jerzy Kulej tylko do pewnego momentu twierdził, że zawodnik boksujący to pięściarz. Po rozmowie z profesorem Miotkiem, który wytłumaczył Jerzemu Kulejowi, że nie pięściarz, a bokser i właśnie podał ten argument, że jest polski związek bokserski, a nie pięściarski. Od tamtej pory Jerzy Kulej już zawsze powtarzał, że nie ma pięściarzy, tylko są bokserzy. A co do mojej walki z Wawrzykiem, trenerze, wykasować z boksem jego największe osiągnięcie, przecież to najsłynniejsza walka Wawrzyka. To może wpierw usunęlibyście tą walkę z Powietkinem. Właściwie tam było tak, że Powietkin zadał, było tyle ciosów zadanych, co trafionych. Więc weźcie się może za tą walkę najpierw. Natomiast śmiem twierdzić, że największa walka dotychczas Wawrzyka to właśnie ta międzynarodowa mistrzostwo Polski ze mną. Ale to moja subiektywna ocena. Trenerze, serdecznie pozdrawiam. Jerzy Kulej, powtarzam, mówił o zawodnikach boksujących bokserzy, nie pięściarzach.